Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem w Tygodniu Pacjenckim, kiedy rozmawiamy o kardiologii i niewydolności serca, jest dr Tomasz Rywik z Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii Narodowego Instytutu Kardiologii. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Dzisiaj naszym wydawcą specjalnym jest pani prezes Agnieszka Wołczenko i z nią dzisiejszy poranny live, czyli kolegium redakcyjne, dotyczyło właśnie między innymi tego, w jakiej sytuacji są pacjenci z niewydolnością serca i tego, czy epidemia koronawirusa wpłynęła znacząco na ich sytuację, na ich leczenie. Jak to wygląda z pańskiej perspektywy? Znaczy, epidemia koronawirusa wpłynęła na nas wszystkich, w związku z tym wpłynęła również i na naszych pacjentów z niewydolnością serca. I myślę, że to, co było obserwowane i co było podnoszone już przez wiele osób, to fakt, że liczba tych osób zgłaszających się do szpitala czy też do poradni, które w większości niestety były zamknięte, znacząco się zmniejszyła, w związku z tym jakby również i dostępność czy możliwość pomocy dla tej grupy pacjentów zmniejszyła się wyraźnie w tym okresie. I oczywiście ma to swoje konsekwencje, ponieważ po pierwsze jakby u chorych, którzy dotychczas nie byli diagnozowani z powodu niewydolności serca, to oczywiście wydłużenie jakby całego procesu diagnostycznego i dostępności tych procedur, a drugi to jest jakby możliwość kontroli terapii w momencie czy to pogorszenia, czy też po prostu kontroli stabilności stanu klinicznego. Także niewątpliwie ten czas był trudny dla nas wszystkich, również dla naszych pacjentów z niewydolnością serca. Miejmy nadzieję, że powoli to się będzie normalizowało i powracało do normy. I jakby trzeba podkreślać, że jakakolwiek by była sytuacja, cokolwiek by się działo jakby w sensie z tą epidemią, to ci pacjenci wymagają regularnej kontroli, wymagają oceny, wymagają pomocy, wymagają diagnostyki. Panie doktorze, a co możemy powiedzieć na temat nowych technologii dostępnych, ale też tych oczekiwanych w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca? Ostatnie lata to rzeczywiście jakby wielki przełom czy postęp, jeżeli chodzi o leczenie chorych z niewydolnością serca i jeżeli chodzi również o technologię, a nie tylko o farmakoterapię. Od kilku lat, właściwie można to podzielić na kilka takich grup. Jedno to jest jakby technologie, których celem jest wspomaganie pracy serca, już uszkodzonego mięśnia sercowego, jak chociażby takie urządzenie, które powoduje poprawę skurczu serca, wiąże się to z szczepieniem pod skórę urządzenia i wprowadzeniem do serca dodatkowych elektrod, urządzenia, które również są w fazie prób klinicznych z stymulacją nerwów błędnych, które pozwalają jakby odwrócić niekorzystną aktywację neurohormonalną, która się dzieje w przebiegu niewydolności serca, której my z kolei staramy się zapobiegać lekami. Jest to również taka próba podejścia technologicznego. A to, co może jest takie najbardziej popularne, najbardziej jakby niosłe, to jest fakt, że oprócz przeszczepów serca, które są dostępne od kilkudziesięciu lat, od co najmniej kilku lat, mamy również dostępność szczepiania urządzeń wspomagających pracę serca, która jakby można powiedzieć, że nie tylko wspomaga, ale w dużej części wręcz zastępuje pracujący mięsień sercowy. Szczepia się specjalne urządzenie, które odbiera krew, jakby odciążając serce i tłoczy je do aorty. W ten sposób jakby serce pracuje, można powiedzieć, na wolnym biegu. I również w tej dziedzinie dokonuje się postęp. Pierwsze urządzenia, które mieliśmy dostępne przed kilkunastu czy kilkudziesięciu laty, to były olbrzymie maszyny, którymi z takimi olbrzymimi drenami wychodzącymi z ciała człowieka, podłączonymi do tych maszyn, utrudniającymi codzienne życie, utrudniającymi poruszanie się. Wraz z postępem technologii to ulegało zmianie i jakby takiemu bardziej ludzkiemu formatowi, ponieważ te urządzenia były coraz mniejsze, te dreny coraz mniejsze, aż doszliśmy do tego, że mamy małe pompy szczepialne bezpośrednio do klatki piersiowej, które, tak jak mówiłem, odbierają krew i tłoczą do aorty, w ten sposób jakby odciążając serce. I tutaj w tym polu też jest olbrzymi postęp, ponieważ jakby oczywiście to urządzenie ma swoje olbrzymie zalety, ale również ma obecnie wady, ponieważ aby sterować tym urządzeniem i dostosowywać pracę do stanu klinicznego pacjenta, konieczne jest jakby modyfikowanie ustawień tego urządzenia. Dzieje się to przez kable, które są wyprowadzone na zewnątrz. To stwarza pewne problemy, oczywiście, jeżeli chodzi o infekcje, ale trwają teraz prace podobno bardzo zaawansowane i miejmy nadzieję, że w krótszym czasie
Będzie można sterować, jak również ładować baterie, które będą umieszczone w ciele człowieka poprzez skórę i nie trzeba będzie jakby mieć żadnego kabla czy urządzeń wyprowadzonych na zewnątrz. I to będzie na pewno olbrzymi postęp i zmniejszenie jakby ryzyka powikłań i na pewno również poprawę rokowania, jak i komfortu życia tych chorych. Są jeszcze też oczywiście urządzenia, które mają jakby wspomagać. Są pomysły jakby na urządzenia wspomagające odwadnianie chorych, które by były dostosowane dla i dostępne dla każdego chorego. Rozwijane są również technologie czy platformy takie internetowe, które mają służyć poprawie monitorowania objawów pacjentów. Stosowane są też w fazie prób aplikacje i urządzenia, które mają wspomagać pacjentów w monitorowaniu ich stanu klinicznego, pomagać im w podejmowaniu decyzji, kiedy powinni modyfikować leki, kiedy powinni zgłosić się do lekarza. Panie doktorze, czy pańskim zdaniem na przykład telemedycyna sprawdziła się w przypadku pacjentów kardiologicznych? Zdecydowanie tak. To jest właśnie problemem jest trochę też przekonanie pewnej grupy pacjentów, jak również dostępności, bo początki telemedycyny to jakby były urządzenia, jakby monitorowanie za pomocą tych urządzeń, które pacjenci mają szczepione już, jakby chodzi o kardiowertery, defibrylatory, które mają możliwość monitorowania pewnych funkcji, ale w ostatnim okresie rozwinęły się również jakby próby monitorowania nie tylko przy pomocy tych urządzeń, ale również poprzez proste urządzenia, jak monitorowanie masy ciała, ciśnienia, częstości rytmu, stopnia przewodnienia, które są metodami nieinwazyjnymi, które również pomagają w prowadzeniu chorych, jak również to, co w ostatnich latach się rozwinęło bardzo, również dzięki kolegom pracującym w klinice rehabilitacji, obecnie klinice robiącej rehabilitacji kardiologicznej, którzy rozwinęli, doprowadzili olbrzymi program rehabilitacji poprzez telemedycynę, wykazując przydatność i skuteczność tej metody, a więc nie tylko jakby do monitorowania stanu klinicznego, ale również jako forma pomocy i monitorowania pacjentów w trakcie treningu fizycznego po to, żeby dać im poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie monitorować jakby w sytuacjach zagrożeń. Czy pacjenci mają dzisiaj dostęp do nowoczesnych terapii? Wiemy też, że koronawirus wiąże się z przesunięciem w czasie list refundacyjnych. Czy są jakieś leki, na które pacjenci szczególnie czekają? Oczywiście, że jakby, znaczy mamy dostępność farmakoterapii i w ostatnich latach dużo się zmieniło, ponieważ można było powiedzieć, że do 2015 roku prawdziwa była teza, że przez ostatnich 20 lat poprzedzających ten rok nic jakby się nie zmieniało i ciągle operowaliśmy tymi samymi lekami, które tak naprawdę nie zostały wynalezione po to, żeby stosować je u pacjentów z niewydolnością serca, ale u pacjentów z innymi schorzeniami, a przede wszystkim z nadciśnieniem tętniczym. Od 2015 roku pojawiła się nowa grupa leków stwarzająca nowe szanse, która po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat udowodniła, że jest skuteczniejsza, jeżeli chodzi o poprawę rokowania, czyli wydłużenie przeżycia, poprawę komfortu życia, redukcję hospitalizacji, również zmniejszenie częstości zdarzeń arytmicznych, czyli niebezpiecznych dla życia zaburzeń rytmu serca. W większości krajów na świecie, a praktycznie w prawie wszystkich krajach europejskich, ta terapia jest dostępna dla chorych niewydolnością serca poprzez refundację, czyli nie ponoszą chorzy bardzo dużych kosztów związanych z tą terapią. W Polsce niestety od kilku lat jest prowadzona batalia jakby o wprowadzenie tej grupy leków na listy refundacyjne. Niestety na razie się to nie udało, no wiąże się, trudno powiedzieć, z czym się jest to związane, oczywiście z wysokim kosztem tych leków, co stanowi istotne obciążenie, ale niemniej jednak należy podkreślić, że jest to lek, który stwarza nowe nadzieje dla pacjentów z niewydolnością serca, poprawiając nie tylko ich komfort życia, ale również redukując hospitalizację, a więc de facto, jeżeli mamy pacjenta w lepszym stanie, który rzadziej pogarsza się, mówiąc tak kolokwialnie, czyli rzadziej dochodzi do konieczności hospitalizacji, to te koszty opieki nad tym chorym są w rzeczywistości niższe. I nie za, jakby obok tego leku, o którym mówimy, tej nowej grupy leków, wchodzi nowa grupa leków, która jest stosowana również u chorych, była wyjściowo jakby stosowana u chorych z cukrzycą,
która na razie nawet w tej grupie chorych jest stosowana tylko w dużym ograniczeniu. Na razie jest pełnopłatna również dla chorych z niewydolnością serca, ale to również stwarza pewne nadzieje na poprawę rokowania, na poprawę komfortu życia, również na redukcję hospitalizacji. Czyli znowu, jeżeli mamy do czynienia z redukcją hospitalizacji, to jest tak naprawdę redukcja systemów, kosztów dla systemów opieki zdrowotnej, dostępność miejsc dla innych pacjentów, którzy tego po prostu wymagają, czy diagnostyki, czy też. Wspomniał pan, panie doktorze, o tym, jak na przełomie lat zmieniała się sytuacja, na przykład jeśli chodzi właśnie o leki w kardiologii, czyli mówimy tutaj o wyraźnym postępie. Ja się zastanawiam jeszcze nad tym, co więcej się zmieniło w kardiologii, czy też w samym leczeniu niewydolności serca na przełomie ostatnich 10 lat w Polsce i jakie stoją przed nami wyzwania. Wydaje mi się, że wiele się zmieniło przede wszystkim w rozumieniu niewydolności serca i w rozumieniu, jaki to jest problem. A w ostatnich, powiedzmy, kilkunastu latach był to taki trochę problem marginalizowany. Na pierwszym planie, jeżeli chodzi o kardiologię, stało leczenie zawału, leczenie interwencyjne i to jakby przykuwało uwagę i pacjentów, i środowisk, czy politycznych, czy też, powiedzmy, mediów. Natomiast w ostatnich latach no, rzeczywiście zaczęło się to zmieniać i powoli zaczęliśmy zwracać uwagę, że nie wystarczy tylko leczyć zawał, nie wystarczy tylko leczyć nadciśnienie tętnicze, bo powikłaniami również, nawet przy dobrze leczonej chorobie wieńcowej czy dobrze leczonej nadciśnieniu tętniczym, bywa rozwój niewydolności serca w okresie kilku czy też kilkunastu lat. I ta grupa chorych, ponieważ wydłuża nam się okres przeżycia, ciągle wzrasta i musimy sobie zdawać z tego sprawę i być przygotowani również na opiekę nad tą grupą chorych. Jeżeli chodzi o tę grupę chorych, to kontynuując jakby tę myśl, że zaczynamy coraz więcej jakby rozumieć i problem zaczyna być popularyzowany i rozumiany przez coraz większe środowisko, to jest fakt, że zaczynamy wiedzieć czy też postrzegać tych ludzi i umieć im pomagać, a jednocześnie uczyć ich, jak żyć z niewydolnością serca, jak postępować. Jeżeli chodzi o to, co się zmieniło w naszym kraju, to właśnie przede wszystkim jakby popularyzacja, uświadomienie problemu jakby nie tylko środowiskom medycznym, ale również i politycznym, i mediom. Dzięki temu jakby również możliwość zwracania uwagi, w jaki sposób możemy zapobiegać niewydolności serca po to, żeby nie zachorować. Kogo dotyczy ten problem, jak postępować, jak już mamy niewydolność serca, co możemy robić, żeby nasz komfort życia był w miarę dobry i w jaki sposób również rodzina może nas wspomagać i w jaki sposób możemy współpracować z lekarzami, którzy prowadzą czy opiekują się tą grupą chorych. I również od co najmniej kilku lat jest próba wprowadzenia takiej usystematyzowanej opieki nad tą grupą chorych z niewydolnością serca, ponieważ tak naprawdę nie bardzo było wiadomo do tej pory, kto ma się zajmować tymi chorymi, czy to lekarze rodzinni, którzy nie do końca byli przekonani, czy nie do końca czuli się pewnie prowadząc tę grupę chorą, czy też kardiolodzy, którzy wiemy, że jest ich ograniczona ilość i jakby dostępność opieki kardiologicznej jest jakby ograniczona i tak naprawdę nie było żadnego usystematyzowanego tematu postępowania, zwłaszcza u chorych, którzy trafiali do szpitala z okresami pogorszenia, po to, żeby jak ich potem leczyć, jak ich kontrolować, po to, żeby nie dochodziło do kolejnych jakby etapów progresji choroby, a tym samym, żeby wydłużyć im ten przeżycie i poprawić komfort życia. Miejmy nadzieję, że powoli jakby to uda się to wdrożyć, to jakby usystematyzowany program opieki nad chorymi z niewydolnością serca, który stworzy jakby szansę lepszej organizacji, lepszej opieki, a przy tym lepszej dostępności dla tych chorych, którzy często będąc jakby bardzo schorowanymi, często ludźmi biednymi, nie zawsze są w stanie się przebić przed system opieki zdrowotnej i otrzymać pomoc, która jest im potrzebna. Mówi pan, panie doktorze, że coraz więcej wiemy na temat kardiologii, na temat niewydolności serca. To może powiedzmy teraz o tym, jakie są największe fakty i mity, jeśli chodzi o niewydolność serca, o których warto właśnie teraz powiedzieć. Może zacznijmy od faktu, że z niewydolnością serca można żyć. To nie jest choroba, która zmusza nas tylko do leżenia w łóżku czy też siedzenia w fotelu, a wręcz przeciwnie, powinniśmy być aktywni. Oczywiście stopień naszej aktywności powinien być dostosowany do stopnia wydolności, czyli to nie może być tak, że po określonym wysiłku musimy odpoczywać przez 15-20 minut, aby dojść do siebie. Ten wysiłek musi być dostosowany do stopnia wydolności.
Jeżeli chodzi o fakty i mity, to również nie można powiedzieć, że niewydolność serca dotyczy tylko ludzi starszych. Niestety również na niewydolność serca mogą chorować osoby młodsze. Jest to jakby choroba niezależna od wieku, ale oczywiście wszystko zależy od przyczyny prowadzącej do uszkodzenia funkcji mięśnia sercowego. Kolejny fakt, że powiedzmy mit, że nie ma sygnałów ostrzegawczych. To też jest nieprawda. Jak kiedy należy podejrzewać, że mamy niewydolność, czy mamy do czynienia z niewydolnością serca, możemy mówić o niewydolności serca wtedy, czy powinniśmy myśleć o niewydolności serca wtedy, kiedy zaczyna nam towarzyszyć duszność, zauważamy, że powoli nie możemy wykonywać wysiłków, które poprzednio nie stwarzały żadnych problemów, nasza wydolność się ogranicza i powoli jakby również mogą pojawiać się zawroty głowy, obrzęki. Jest to moment, żeby myśleć czy podejrzewać, że może dziać się coś nie tak i że powinni się zgłosić do doktora, jakby do opieki medycznej z prośbą o pomoc, z prośbą o wyjaśnienie tych przyczyn. Kolejna grupa, może kolejnym może też zagadnieniem jest, że jakby interpretacja, że zawał serca czy też incydent wieńcowy jest równoznaczny z niewydolnością serca. Obecnie dzięki rozwojowi kardiologii inwazyjnej możemy powiedzieć, że w dużym stopniu zapobiegamy powikłaniom zawału serca. Jest to oczywiście jedna z przyczyn, które jeżeli dojdzie jednak mimo wszystko do uszkodzenia funkcji serca w przebiegu zawału, to w następnym etapie dochodzi do pełnoobjawowej niewydolności serca, a więc upośledzonej funkcji skurczowej, ale również do wystąpienia objawów jak duszność, zawroty głowy, obrzęki, apatia. I na razie chyba tyle mi przychodzi do głowy. Panie doktorze, zatem bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem w tygodniu pacjenckim poświęconym, w dniu poświęconym kardiologii był doktor habilitowany Tomasz Rywik z Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii Narodowego Instytutu Kardiologii. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo.